pomysł Kreta powstał w 2006 roku, kiedy byłem na planie filmu dokumentalnego Piosenka i życie. Dokument opowiada historię, cztery historii dzieci byłych działaczy Solidarności, między innymi historię Kasi, córka zabitego górnika na kopalni Wujek. Nie chciałem nigdy zrobić historycznego filmu albo retrospekcyjnego filmu, natomiast mówić o tym, co się dzieje teraz. I to jest o tyle ciekawe, że w pewnym sensie historia Kreta zaczęła się od drugoplanowej roli, czyli u mnie Kasia stała się u mnie w Krecie Ewa, żona bohatera, która też jest córką górnika zabitego w trakcie pacyfikacji innej kopalni. Zachwyciła mnie pewna idea spojrzenia na taki trudny temat, jakim jest lustracja, w sposób nietuzinkowy. To znaczy podejście do tego zagadnienia wprost, bez drugiego dna, bez oceny też. I stwierdziłem, że tak, że warto pracować nad tym tekstem. Zaczęliśmy organizować finansowanie tego przedsięwzięcia. Film jest koprodukcją polsko-francuską. Ja dopytam może o tą Francję. Dlaczego akurat region Pas-de-Calais i skąd właśnie ten francuski koproducent? Pierwsza odpowiedź jest prosta. Jestem półfrancuzem, w związku z tym prawie do każdego projektu mam taką wstępną reakcję, że to lepiej, jak będzie koprodukcja, ponieważ od samego początku z Kretem chciałem, żeby to był film o realiach polskich, ale żeby to był film uniwersalny w języku filmowym, żeby to był film zrozumiały tylko, nie tylko w Polsce, ale poza Polską. I w związku z tym, jak się pracuje od samego początku, czyli już na etapie treatmentu z koproducentem, on też czyta i on też reaguje i on też ma swoje uwagi, które są bardzo inne oczywiście, różne. Różnią się oczywiście od reakcji polskiego producenta, który żyje tutaj, który tak jak ja jest pod wpływem codzienności. Dlaczego ten region Nord-Pas-de-Calais? Dlatego, że to jest bardzo ważny region dla Polski. Tam żyje około 600 tysięcy ludzi, którzy mają bezpośrednie korzenia polskie. Teraz to jest trzecie pokolenie, czwarte. Czasem mają tylko nazwisko jeszcze polskie, ale mówią, że serce jest polskie. Mają francuski paszport, ale polskie serce. I to można było doświadczyć na planie, ponieważ scena imprezy polonijnej nakręciliśmy z prawdziwymi ludźmi z tego regionu. Tam nie ma żadnego zawodowego statysta i byliśmy otoczeni właśnie tą Polonią i spędzili cały dzień z nami, dzień zdjęciowy i to była taka paradokumentalna scena. Nasi aktorzy grali to, co mieli zagrać, a ludzie reagowali po swojemu. W Polsce natomiast realizując zdjęcia zdecydowaliście się Państwo na dosyć niewielką miejscowość. Co zdecydowało o wyborze Bielska-Białej? Bielsko nie jest wcale takim małym miastem. Myślę, że wiele rejonów tego miasta ma charakter wielkomiejski. Rafael, możesz to potwierdzić, że pewne sektory kamienic są bardzo piękne, są majestatyczne. Jest dużo takich budynków. Bielsko zostało oszczędzone w czasie II wojny światowej i w porównaniu chociażby z Warszawą, gdzie dobrze zachowanych kamienic jest niewiele, tam mogliśmy wybierać. Dla mnie Bielsko-Biała jest europejskim miastem, mitteleuropejskim miastem. Na przykład Bielsko jest bliżej Wiednia niż Warszawy. Jest, jak patrzymy na mapie, jest w centrum Europy. Dla mnie to był też taki sygnał dla zagranicznej publiczności, że te konsekwencje upadku reżimu komunistycznego, te wszystkie historie, które toczą się z tego powodu, nie są w takiej dalekiej przestrzeni postradzieckiej, czyli szaro, buro, płasko, blokowisko, ale też w takich miastach,
które są europejskie, które żyły cały czas w rytmie, w tej samej pulsacji serca, co Wiedeń, Praga, Berlin, Paryż. I dlatego wybrałem to miasto na etapie scenariusza. Autorem zdjęć jest Piotr Osołowski, również ze środowiska dokumentalnego. No tutaj muszę przyznać, że Marcin mnie zachęcił do tego, żebym poznał Piotra Rosołowskiego, bo ja go nie znałem. Od razu po pierwszym spotkaniu z Piotrem i tak, po bardzo już takiej zasadniczej rozmowie z nim, na podstawie scenariusza oczywiście, rozumiałem, że możemy pracować razem. Te zdjęcia Piotra mają swoją inność. Na przykład ustaliliśmy bardzo, bardzo wstępnie, że nie chcemy żadnej paradokumentalności. Mimo tego, że mamy doświadczenie dokumentalnego kino, widzieliśmy od całego początku. Ja powiedziałem Piotrowi i on od razu to zrozumiał. To jest film dla mnie taki statyczny, jeżeli chodzi o kamerę. Nie ma ręki, bo materiały z ręki to są materiały ubeckie z początku. To są materiały prasy, czyli mediów. Nasza historia właśnie pokazuje to, czego nie widać w prasie, czyli to, co się dzieje w strefie prywatnej. W związku z tym my jesteśmy już w tej rodzinie, już ta kamera jest obecna, ona żyje w tej rodzinie, w związku z tym nie ma żadnego sensu, żeby się ruszyła. Pracowaliśmy cały czas z jednym obiektywem 35, który daje zarówno dużo przestrzeni, aktorzy mogą po prostu się poruszać, ale zarówno są troszkę, nie jesteśmy za blisko, ale zarówno jest takie poczucie, że jesteśmy wśród nich i to mi się bardzo podoba cały czas. Uważam, że to był słuszny kierunek. Pytam jeszcze o muzykę do filmu, ponieważ kompozytorem jest Francuz i też zapytam o piosenkę, która kończy film i kto wybrał tak znakomity utwór do zamknięcia tej historii. Że film był miksowany przez bardzo zdolną kobietę, która się nazywa Melissa Petitjean i miksaż cały zrobiliśmy we Francji i była bardzo ciekawa współpraca między stroną polską, która zajmowała się dźwiękiem na planie i opracowaniem dźwięku, a stroną francuską. Pełne porozumienie i nawet takie, mi się wydaje, że poszło na plus z dwóch stron, tak? To było bardzo, bardzo ciekawe. A z muzyką też. Ja chciałem troszkę uciekać od pewnych stereotypów, od pewnego sposobu myślenia polskiego, jak się mówi o takim temacie, jak się mówi o takim filmie. I wiedziałem od samego początku, że chcę pracować z francuskim kompozytorem, który też będzie jak nasz koproducent. Bierze scenariusz i będzie reagował, widział w nim zupełnie inne rzeczy. Jérôme Robotier, który jest w moim wieku, którego znam już jakieś 25 lat. No i muzyka została zrobiona prawie w całości we Francji. I to była część właśnie tej koprodukcji, tego aportu francuskiego, z którego też jestem zadowolony. Jeżeli chodzi o piosenkę na końcu, ten utwór się pojawił dość późno, czyli na etapie zdjęć i dostałem różne propozycje. Widziałem dokładnie, że to ma być utwór taki troszkę z lat 60. tego pokolenia ojca, utwór, który może był jego ulubiony, jak poznał mamę, zanim bohater się urodził. Utwór tego pokolenia, które widzimy przez chwilę na końcu filmu, który składa się właśnie z różnych historii, osobowości. Film bardzo podoba się w Polsce. Dostał nagrodę w Gdyni, był pokazywany teraz w Kazimierzu Dolnym, ale wiem również, że film będzie dystrybuowany za granicą, a także pokazywany na jednym z większych międzynarodowych festiwali klasy A. Dwa tygodnie temu podpisaliśmy umowę z dystrybutorem międzynarodowym, White Management, który zresztą ma w tej chwili dwa inne polskie filmy. Film Bartka Konopki, Lęk Wysokości i film Lecha Majewskiego, Młyn i Krzyż. A w ubiegłym roku promowali film, świetny to zrobili zresztą, film Borcucha. Wszystko, co kocham, dziękuję. Wszystko, co kocham i startujemy z nimi. Jesteśmy bardzo dumni, zadowoleni z tego, bo to jest ogromna szansa dla filmu, żeby zaistniał poza Polską i takim, mi się wydaje,
był naszym celem od samego początku. A po drugie, za 3 tygodnie lecimy do Montrealu, żeby wreszcie się zmierzyć z zagraniczną publicznością, o której myślimy też od dawna. Też cieszę się z tego, że tam mają konkurs debiutów i konkurs tak zwany międzynarodowy, oficjalny, nie wiem, a Kret znalazł się w tym głównym konkursie. Nie ukrywam, że to jest dla mnie też bardzo istotne, żeby film znalazł swoją widownię, najlepiej jak największą i w Polsce, i za granicą. Na pewno pokaz, udział w konkursie festiwalu w Montrealu jest czymś, co może pomóc nam w promocji, sprzedaży tego filmu. Uważam, że to jest przykład filmu, który zarówno może się sprawdzać w życiu festiwalowym, być docenianym przez krytyków, ale też wierzę, że widz, który zobaczy go w kinie, uzna, że dobrze spędził czas, że wydał pieniądze na coś, co sprawiło mu satysfakcję.